Druk 395, projekt zarządu w sprawie powołania Komisji do spraw Funduszy Unii Europejskiej Rady Dziedziczenia Broni Czerwonej. Paragraf pierwszy, Panie Rady. Paragraf pierwszy, powołuje się Komisję do spraw Funduszy Unii Europejskiej Rady Dziedziczenia Broni Czerwonej. Paragraf drugi, uchwala się następujący zakres działania komisji, który Państwo macie przedstawiony. Paragraf trzeci, Państwo Radni, paragraf trzeci, ustala się następujący skład osobowy komisji i z tego co wiem, w tej komisji Piotr Majak będzie na pewno wpisywał do tej komisji. I tutaj jeszcze od razu przed wpisywaniem wydajemy szałtu poprawką, bo w punkcie drugim jest współpraca z Wydziałem Strategii Rozwoju Urzędu Miasta. Nosi to inną nazwę teraz, Wydział Rozwoju Miasta, więc wykreślamy ten Wydział Strategii. Jeszcze proponuję raz, żeby na to Na rzecz Unii Europejskiej, Dzień Trzeciej Broni Czerwonej. Dobra. Tutaj autopoprawką podejmujemy. I teraz tak, Pan Radny Rafał Miś też się chce wpisać, rozumiem, do komisji. Proszę bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa Radnych? To będę musiał się chyba też wpisać w tej komisji. To mnie musi Polski. Jeszcze ktoś z Państwa? Proszę. Pani Radna Ania Kozłowiewicz chciała się wpisać do komisji? Nie, ja bym po sąsiedzku pomagała, ale już bez wpisywania. Dobrze. Czyli na tylu jest chętnych skład tak ustalony czy osobowy. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały projektu zarządu. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Proszę, wysoko trzymać rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.